Słuchajcie, czemu dzieje się czasem trudności w naszym życiu, a czasem radości? Ojciec Pius się powie o opatrzności Bożej, o tym, jak ona jest ważna w naszym życiu i często możemy mieć fałszywy obraz tej opatrzności Bożej. I to jest ważne, żeby je sobie skorektować. Ojciec Pio, taka jest rzecz wlana, ma taką łaskę. Niech nam powie się, o co w tym chodzi. Samaria. Pomóż nam, zostając pod opieką Ojca Pio, dołącz do grona ambasadorów tego kanału, którzy wspierają nas, którzy też już otrzymują piękne duchowe prezenty. Jeden z nich jest cotygodniowa msza święta za Ciebie, a więc rocznie to jest 50 mszy świętych, a dodatkowo poświęcone prezenty jak i obrazek, i medalik. Można otrzymać obrazek z taki ładny z Ojcem Pio, a nawet najhojniejszy mogą otrzymać taką piękną figurkę, figurkę Ojca Pio. Taką to można otrzymać. Ale co Ojciec Pio dzisiaj mówi, to jest najważniejsze w sumie, też bardzo ważne. Nie zniechęcajmy się nigdy wobec planów opatrzności Bożej, która mieszając radość ze łzami tak poszczególnych ludzi, jak i narodów, prowadzi je do osiągnięcia naszego ostatecznego celu. Zauważmy, że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga. I to jest prawda. Ojciec Pio też studiował teologię. Codziennie poświęcał godzinę czasu na studiowanie teologii. Widzisz? I Święty Tomasz Akwinu, pamiętam, właśnie mówi, że często używa Bóg rzeczy pośrednich. A też często Pan Bóg może zainspirować kogoś, żeby Ci pomóc. I często też może dopuścić jakieś trudności, jakie mamy w życiu. Ja przodowo kiedyś, powiem sobie, ukradziono mi rower. A chodziłem na spotkania formacyjne Krucjaty Młodych, do dzisiaj prowadzę. Już przeszła pałeczka na mnie, ale to było ciekawe. No jak to? Ja idę na spotkanie, pomodlimy się, a mi ukradziono rower. Widzisz? Czasem takie rzeczy działy. Przede wszystkim kiedyś też trenowałem kickboxing. Trenowałem kickboxing i słuchaj, nagle miałem kontuzję kolana, nie mogłem dalej trenować. I widzisz, mamy wiele takich sytuacji. Czasem może, nie wiem, miałem jakąś stłuczkę samochodem, miałem jakieś sytuacje takie nieprzyjemne. Nie wiem, ktoś na mnie nakrzyczał. Zdarzały się takie rzeczy, różne. Zdarzały się też dobre rzeczy i Ty też miałeś dobre rzeczy. I widzisz, o co tutaj chodzi? Nie zniechęcajmy się nigdy wobec planu opatrzności Bożej. Nie zniechęcajmy się. My czasem mamy takie różne, aspiracje, pragnienia, nie wiadomo jak to nazwać, ambicje, że będzie wspaniale. Nakręcamy się. Święty Ignacy Loyola powiedział, powiedz plany, jakie masz wobec Boga, on się zaśmieje. Widzisz, czemu tak jest? Bo w naszych planach często my, w naszej wyobraźni, w naszym nakręcamy się, że tak ma być, ma być wspaniale, a rzeczywistość jest trudna, życie jest trudne i te trudności, że nas spadają, to dlatego, bo to jak się spił właśnie mówi, zauważmy, że widoczna ręka człowieka jest zawsze za ukrytą ręką Boga. Ta opatrzność Boża prowadzi je do osiągnięcia naszego ostatecznego celu. A więc widzisz, opatrzność Boża, te wszystkie rzeczy, które na mnie, na Ciebie spadły, na każdego z nas spadają, one są po to, aby nas doprowadzić do ostatecznego celu. Pan Bóg dopuszcza na nas te trudności, bo chce nas w niebie. Nie chce nas w piekle. I często On nas widzi. Zna nas tysiąckrotnie lepiej niż my sami. Miliardokrotnie lepiej niż nas, my sami. Ale widzisz, coś w tym jest. Więc jeżeli Pan Bóg dla nas lepiej, to wie, co jest dla nas dobre. Wie, co jest dla nas najlepsze, żeby osiągnąć zbawienie. Bo to jest nasz główny cel. Problem w tym, że czasem to nie jest nasz główny cel. Zbawienie. Czasem naszym celem może być, nie wiem, kariera, może być przyjemności, nie wiem, różne rzeczy. I często Pan Bóg dopuszcza te rzeczy, żeby w nas tak umartwić, żeby nas obumarło to, co w nas jest złe. To jest ciekawe. Trzeba całować tę opatrzność Bożą. Trzeba ją czcić. Trzeba się nie zniechęcać. Wręcz odwrotnie. Trzeba się radować. Boże, Ty mi to dzisiaj dałeś. Dałeś mi ten. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci. Nie zdawałem sobie sprawy, jak to jest dla mnie niebezpieczne. Czasem może być tak, że stracimy jakiś przyjaciół. Niby przyjaciół. Ja tak miałem. Miałem niby przyjaciół, który dzięki Bogu, Pan Bóg mi opatrznościowo tak wyszło, że została mi odwagę i ten i łaskę taką, żeby zerwać z nimi. Widzisz? Czy zerwać też z rzeczami, do których miałem ogromne przywiązanie. A więc to jest ciekawe właśnie. Nie zniechęcajmy się nigdy wobec planów opatrzności Bożej,
która mieszając radość ze łzami tak poszczególnych ludzi, jak i narodów, prowadzi do osiągnięcia naszego ostatecznego celu. I widzisz, to mnie też pomaga, te słowa, które teraz słyszę, pomaga zrozumieć tę sytuację, jaką i mamy teraz fundacji, i mamy, ja mam ze sobą, widzisz, mamy ostatnio dużo pracy. Jest dużo natłok obowiązków. Mam różne kampanie, zaczynamy. Muszę prowadzić tą kampanię, którą mi się to bardzo podoba prowadzić Ojca Pio kampanię. To jest wspaniałe po prostu. Mówić Ojcu Pio tak wielkim świętym, o stygmatyku. Tylko często to jest ciężko czasem połączyć. No i ostatnio miałem naprawdę tak stres, ogromny stres. O ludzie, co to jest? Jak tak może być? Przecież to jest najważniejsze, a mi tu inne rzeczy wyskakuje i tak dalej. I widzisz, co to chodzi? Mogą stawiać w centrum siebie. Tego wszystkiego, co tutaj robię. Tego, co wszystko tutaj robię w fundacji. Tego, że jestem w TFP. Mogą stawiać siebie. To, że to dla mnie jest. Ma dla mnie być. A Pan Bóg mówi, nie. To jest dla mnie. Widzisz, w życiu apostolatu, Boga apostolatu, nie, rzeczy apostolatu nie możemy postawić przed stwórcą apostolatu. Bo cały apostolat ma być porządkowany Panu Bogu. To sam ten kanał. Ma być podporządkowany Ojcu Pio, tego, gdzie On chce go doprowadzić. To, co chce Pan Bóg wobec tego kanału. To, gdzie mamy iść, a nie to, co, widzisz, mamy swoje aspiracje właśnie. I często Pan Bóg właśnie potrzebuje nas tak właśnie umartwić. Widzisz, że to nas nie prowadzi do dobra. Czasem to mogą być nawet rzeczy dobre. Ale mogą być nieuporządkowane. Potrzebujemy tego porządku, więc się nie zniechęcaj tą opatrznością Bożą. Nie zniechęcaj się tymi trudnościami, które przyszły na Twoim życiu. Możesz mieć się dużo. Ja też mam dużo trudności. Więc widzisz, o co w tym chodzi? Trzeba dostrzegać w tym rękę Bożą. I czasem możesz tego nie rozumieć. Czemu tak jest? Proś Boga. Proś Boga o taką łaskę wiary. O to, żeby żyć z wiarą. Proś Ojca Pio. Ojcze Pio, widzisz, słaby jestem. Nie dostrzegam w tym, co się dzieje w moim życiu, opatrzności Bożej, ręki Bożej. Pomóż mi to zrozumieć. Bądź szczery z Panem Bogiem. Nie bądź osobą, która ja tak traktujemy, czasem możemy traktować tak Pana Boga, jak urzędników traktujemy. Że takie oficjalne pismo piszemy. Panie Boże, proszę teraz o dobrą pracę. Panie Boże, proszę o to, żebym, nie wiem, miał szóstki w szkole. Proszę o to, żebym się nie spóźniał. Proszę o to, żeby tego. I takie oficjalne pisma piszemy. Dobra. Można tak. Ale zacznij prosić o to. Panie Boże, jestem słaby. Mam bardzo wiele wad. Mam wiele słabości. Widzisz mnie we mnie. Jeżeli Ty mnie nie poruszysz swoją łaską, nie będę zbawiony. Zbaw mnie. Zbaw mnie. Pomóż mi siebie samego zbawić. Jeżeli Ty mnie nie zbawisz, pójdę do piekła. Jeżeli Ty mnie wyrwiesz z moich wad, to jest dla mnie wielkie zagrożenie. Ja w sobie je widzę, nie umiem sobie z nim poradzić. Umiem sobie poradzić z tym sytuacją w życiu. Przynosz mi wiary, przynosz mi wiary. I rób to w ciszy, w spokoju, przed Najświętszym Sakramentem. To jest piękna sprawa. Niech Pan Bóg Cię prowadzi. Pomóż nam, zostając pod opieką Ojca Pio, pomóż temu kanałowi. Potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy ambasadorów tego kanału, którzy prowadzą nas, prowadzą i pomagają nam. Bez nich nie damy sobie rady. Jak zostać pod opieką Ojca Pio, link jest w opisie. Dla nich są piękne prezenty i duchowe. To jest najważniejsze. 50 przyświętych co rok odprawionych za nich. Piękna sprawa. Sława Maria. Pomódlmy się za Ciebie teraz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e